Spider-Man poprzez Spider-Versum, poprzez Multiversum, Into the spider Wers, Across the spider verse jest już za nami, więc pogadamy sobie spoilerowo, omówimy wszystko, co tylko uda mi się tutaj omówić. Mam nadzieję, ponieważ wydaje mi się, że ten film jest nie do omówienia w półtora godzinnym dokładnym materiale, ponieważ tak dużo upchnięto tutaj drobinek, steregów znaczeń i treści. To jest niesamowite, jak to jest dużo rzeczy. Ja nie wiem, czy mój mózg jest w stanie to wszystko ogarnąć. To go. Nah. I'm gonna do my own Pierwsza rzecz, która jest dla mnie najważniejsza, historia. Bo easter eggi, kochamy je. Kochamy, jak się pojawia aktorska wersja, jak się pojawia Tobi Maguire, jak się podoba, pojawia, pojawia się Andrew Garfield z Amazing spider man Uwielbiamy. Uwielbiamy, jak się pojawia kreskówka chyba z lat 60., gdzie on się zatrzymuje w miejscu, ponieważ nie było ich stać na płynną, więc to były dosłownie kadry tylko robione. Uwielbiamy to. Ale gdyby film był złożony z oh, oh, easter eggów, to on by nikogo z nas nie złapał za serce. Nikt z nas nie pokochałby Mainsa Moralesa jego historii, historii Gwen, gdyby była ona tylko przykrywką dla, o, oh, 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 ile znamy różnych rzeczy, przez 100 lat wyszło tyle rzeczy ze Spider-Manem. I uwielbiam ten początek. Pamiętacie, w pierwszym filmie zaczynał się film tym, że był Peter Parker, zresztą grany przez Krisa, Krisa, któregoś, Krisa nie pamiętam. Krisa Paina, więc to była jego historia. A tutaj nagle słyszymy Gwen, która mówi: "A teraz próbujmy zrobić to inaczej i dostajemy wgląd dużo lepszy w jej uniwersum, w jej uniwersum, który jest rysowany inaczej, który nawiązuje do komiksów, tych oryginalnych pierwszych, w których ona się pojawiła." Co więcej, i pierwszy numer historii Spider-Gwen zaczyna się od tego, że ona gra w zespole Mary Janes i ona tam właśnie gra na perkusji, więc to jest dokładna parela. i mamy takie fajne, takie pastelowe kolory, które moim zdaniem są też związane bardzo z emocjami, w sensie tam mamy niebieski, czerwony, takie, czerwony to może złe powiedziane, to jest taki fioletowy około, teraz wychodzi moja nieznajomość kolorów, ale Widzimy, jak na przykład coraz bardziej taki zimny niebieski jest, kiedy jest smutek, a gdy coś się dzieje pozytywnego, no to tam się taki róż pojawia, tak ta czerwień trochę. I tak jest w relacji Gwen z ojcem. I widzimy w ogóle. To jest w ogóle pierwsza rzecz, bo Gwen zaczyna do powiedzenia historii, jak było, i widzimy jej relację z ojcem, jej, jak to się stało, że Peter Parker z jej uniwersum nie żyje. I co to tu jest niezwykle ważne. Po pierwsze, oczywiście to jest bardzo zgodne z komiksami. Jasne, ale. Zauważamy główny temat filmu właściwie. Temat filmu to jest relacja ojciec, dziecko, i to, to, ja przejdę jeszcze do tego, e, przejdę się do, do, do odnajdywania samego siebie, ale która będzie wracać w tylu różnych interakcjach. Miles i jego relacja wobec ojca, czy on czuje, że ojciec jest z niego dumny, czy nie, i wobec Matki, czy jest dumna z niego, czy nie. I ojciec, czy, ojciec wobec Milesa, czy dobrze wychowuje swojego syna. Za właśnie, Miguel Ohara, to samo Miguel O'Hara, na, można powiedzieć, czy doprowadził? Możliwe, że do zniszczenia pewnego uniwersum, ponieważ przeskoczył do takiego świata, gdzie, nie był, gdzie jego, jego inna wersja umarła. To w ogóle można powiedzieć, czy to jest nawiązanie do e, Wandy, gdzie też było tak, gdzie, gdzie Wanda wystarczyło, że przeskoczyłaby sobie do uniwersum, gdzie to Wanda nie żyje i po wszystkim i ma dwójkę dzieci jest szczęśliwa. Nie wiem, czy to jest psztyczek, ale to tak, taka mała rzecz. Ale to są, to są już dwie postacie. Relacja właśnie kapitana Stacy z Gwen to jest trzecia. Czwarta, mamy oczywiście Petera B. Parker'a z dzieckiem. Piąta, to jest nasza Spider-Woman, która jest w ciąży, ale przecież Spider-Woman staje się troszeczkę taką zastępczą matką dla Gwen. Gwen zresztą mówi w pewnym momencie: Ej, czy ty mnie możesz adoptować? Tam jest relacja taka właśnie ojcowska troszeczkę. Więc ten temat przewija się przez calutki film. Ten temat wpływu osoby, która jest dla ciebie autorytetem. Bo to niekoniecznie musi być rodzic. Bo widzimy na końcu, że to może być przecież wujek Aaron. I jak bardzo życie Spidermana jest ukształtowane przez tą relację z tym bohaterem ojcowskim, matczynym i tak dalej. Jak ważny... Dla Spidermana, Spider-Gwen, Spider-Woman, i tak dla Myssa Moressa jest właśnie ten jeden wzór. Ten ojciec, kapitan Stacy, ten ojciec, e, e, ojciec w tym Jeff, e, czy ktokolwiek inny. To jest cudowne, ponieważ wiemy, ok, mamy ten temat zarysowany i on będzie nam się pojawiał tak przez cały film cały film. I fajne jest też to, że Gwen dostaje w tym filmie, no ona jest stuprocentową dla mnie równie ważną postacią. Ciężko w ogóle powiedzieć dla mnie, że to będzie to jest tak, wiecie, film o Majcie i tak dalej. Nie, Gwen, właściwie, jeżeli byście się zastanowili, to można wziąć, że ten film to jest jej opowieść, ona zaczęła nam opowieść i ona kończy ją, prawda? Ona nam domyka. Jest początek i koniec. I jak spojrzymy na to z tej strony, to możemy zastanowić się, czy cały film to nie jest tak, jakby Gwen opowiadała nam, co się wydarzyło, co doprowadziło, do zbudowania tej ekipy, która jest na samym tym końcu filmu, gdzie widzimy, wiecie, widzimy jak ona jest, jest Pat z, z Mumbatanu, jest. Kto tam jest jeszcze? Jest Peter B. Parker, jest spider man jest nasza, Emmy jest. Kto tam jest jeszcze? Spider-Man Noir, tak? Noir, Spider-Man, jest jeszcze Spider-Bite, te kilka postaci i ta nowa ekipa to jest właśnie taki troszeczkę film o tym, w jaki sposób ona zwerbowała te osoby. Oczywiście też powiem, no, ale no, no w życiu, ale fajne jest to, że możemy z różnych perspektyw ten film tak właśnie sobie analizować. I to jest właśnie druga część, to jest zebranie drużyny, która wyrusza na pomoc Milesowi. Do tego, czy on tej pomocy potrzebuje, do tego jeszcze, jeszcze przejdę. Ale nie można odłączyć gadania o fabule bez tego, jak ona jest wyrażana emocjonalnie. Emocje, stany, jakiekolwiek dotyczące bohaterów, są tutaj wyrażane na obrazie. To jest coś, co. Animacja do tej. Pierwszy Spider-Man zrobił to świetnie, ale tutaj mamy jeszcze bardziej. Dla przykładu, jeżeli jest jakaś postać, której emocje sprawiają, że ona jest, nie wiem, no nie, nie kontroluje siebie, no to animacja tej postaci będzie troszeczkę bardziej niekontrolowana. Jeżeli będzie postać, która żyje trochę jak właśnie wyrywek, jak okładka Sex Pistols, to będzie Hubi, To będzie Hubi, to będzie Spider-Punk. I on będzie w ten sposób animowany. Jedna rzecz, którą zauważycie, że Hubi jest animowany jakby wolniej. Ja nie, nie umiem powiedzieć, to nie jest moje, moja zdolność, ale wydaje się, jak, jak na przykład Miguel jest mega szybki, mega płynny, to, to Hubie, Spider-Punk jest bardzo taki urywkowy, jakby był celowo wybijający nas troszeczkę z takiego rytmu, takiego komfortu oglądania. To jest też ciekawe, to jest jasne, konkretne rozwiązanie. Gdy oglądamy właśnie Miguela, to ujęcia na niego samego często są takie, że widzimy jego świat i widzimy. Takie dopiski, jak gdyby na no, jakby, bokach, Jakby to jest coś, co teoretycznie powinno zostać zmazane, ponieważ grafik czy też animator no, powinien skasować te, te linie, ale te linie to jest tak jakby opis tego, jak ten świat ma wyglądać. To jest troszeczkę tak, jakby on nieustannie projektował i update'ował siebie. I to jest fajna rzecz, bo jak zobaczycie sobie scenę po napisach pierwszej części, to Miguel wygląda inaczej pomiędzy pierwszą a drugą. Jest większy, silniejszy, jest taki bardziej dopakowany. Tak jakby on nieustannie ewoluował, nieustannie siebie zmieniał, żeby być jeszcze mocniejszym, jeszcze szybszym, jeszcze silniejszym. Czy, czy, czy tak jest, czy to jest tylko moje dopisywanie? Mnie się wydaje, że, to jest, że tak jest, że to nie jest tylko tak, że sobie dopisują. Ale zostawmy na chwilę głębę, zostawmy, zostawmy to, jak pięknie połączone są animacje z, z postaciami, każda się z tym zgrywa. I przejdźmy do Maisa. Mańsa, który urósł, który. a czy w ogóle cudowne jest w, tym jego, w jego przedstawieniu się i jest to, że po pierwsze walczył z Frogmenem już, ok. A po drugie, to, że widzimy, że jest wyższy, że jest większy, że, że, że jest tak bardzo komfortowy w tym, kim jest. Uwielbiam, ja uwielbiam to, że on w 100% już jest sobą. On, sobie jest, on, on ma znajomych w Brooklynie, on jest wszędzie znany. To jest dla mnie takie zajebiste, że nie mamy tego elementu, wiecie, o, teraz jest poszukiwany, Jay Jonah Jameson go męczy i tak dalej. On sobie łazi, on ma ten swój, jest, robi reklamę proszku dla dzieci, Great Powder się nazywał, musiałem troszeczkę zastanowić, Great Powder, Great Responsibility. I potem musi zrezygnować, bo oczywiście nie powinien żadnego afirmować niejako, bo przecież Hello, jakieś tutaj jesteś, jesteś postacią, która jest ważna, która nie może już takiego robić ale on sobie chodzi, on zna ziomków w sklepach. On wchodzi do sklepu, gdzie jest spot i on do, do właściciela mówi, mówi po imieniu. To są takie, jest już tak w pełni w tym świecie, a jednocześnie, gdy ma spotkanie z panią dyrektor, okazuje się, że niby ma plan, ale tak naprawdę niekoniecznie wie, kim chce być. Niby, to jest fajne takie rozbicie. Doskonale sobie, wiecie, radzę, biegam, skaczę, nawet tą ocenę wciąż utrzymuję, Mam plan, chcę iść do takiego uniwersytetu, do New Jersey, ale kurczę, nie czuję się 100% sobą. Niby jest zajebiście, wiecie, niby płynę. Jest, wiecie, mam znajomych wszędzie, wszyscy mnie lubią, i tak dalej, ale coś, czegoś brakuje. Czegoś brakuje, ponieważ nie wiem do końca, co to znaczy być mną. I to jest temat, który będzie nam się przewijał w tym filmie i będzie rozwiązanie w trzeciej części. Gdy będziemy przez cały film próbowali powiedzieć, jako niespodziankę troszeczkę, jako taki twist. Że Miles Morales nie miał być Spider-Manem, że Miles Morales jest wypadkiem, że Miles Morales nie należy do sieci Spider-Wersum. I to będzie super pytanie: co to znaczy? Co to znaczy, że on jest wypadkową, że on jest anomalią, że on nie powinien w ogóle istnieć? Albo z tym zarzutem Miguela, że gdyby nie Miles Morales, to Peter B. Parker by, przepraszam, Peter Parker z jego uniwersum by przeżył. I wracając do Milesa, to pytanie. Które, którego męczy, którego tak strasznie męczy na początku, i to widzimy, gdy on rozmawia z tą nauczycielką, gdzie Jeff nie potrafi, się, nie, nie potrafi naprawić tej balansującej rzeczy. Dlaczego? Dlaczego Jeff tego nie potrafi zrobić swoją drogą? Do czego to jest nawiązanie? Oczywiście, do balansowania dwóch rzeczy: życia prywatnego i życia superbohatera, ponieważ to, Dotyczyło kurczę, każdego Spidermana. Spiderman Toby Maguire, czy doniosę pizzę i będę super bohaterem. No nie. Potem zresztą Miles, czy kupię tort, czy uda mi się. Czy, czy będę ratował ludzi po drodze. No i nie donosi tortu, i jest tam ten hasełko, I'm not proud. nie jestem z ciebie dumny, a napisał taki fajny tekścik. I to jest właśnie swoją drogą, gdy on kolejny dzień tak walczy z tymi dwoma rzeczami, to jest tak fajnie pokazane, że mm, coraz bardziej go wkurza to, że on próbuje robić jedno i drugie, ale tak jakby mu czegoś brakowało. I to, czego mu brakuje, moim zdaniem, to jest właśnie podzielenie się tą informacją z rodziną. I pamiętajmy, że w komiksach się podzielił, są różne wersje. Pamiętajmy, że w wersji jego uniwersum mama nie żyje, więc pytanie, czy zrobimy tutaj podobną rzecz, ale w tej wersji jego ojciec jest na niego zły, gdy dowiaduje się o tym i go zostawia w ogóle na jakiś czas. Potem okazuje się, że jego ojciec pracował w Shield. Różne rzeczy się dzieją, więc to nie wiem, czy tak będzie w tej wersji animowanej. Co więcej, wydaje mi się, że na pewno nie, ale mamy moim zdaniem najfajniejszą scenę, właśnie gdzie on jest w, na tej imprezie i coraz bardziej czuje się przytłoczony tym, że niby wie, niby wiecie, niby potrafię zrobić wszystko, ale tego przytłacza. I to przytłacza go nie na zasadzie przegrywa nieustannie w życiu, tylko po prostu czuje coraz większą presję sam wobec siebie. Sam wobec siebie, sam wobec swoich rodziców i najgorzej się czuje z tym. Najgorzej czuje się z tym, że zawodzi rodziców. Nie, że zachodzi, za, zawodzi miasto, że zawodzi rodziców. Bo to jest przepiękne w Majsie, że. To jest postać, która jest tak bardzo związana ze swoimi rodzicami. My mamy, wiecie, najczęściej to jest to, to była ciocia May i tak dalej, ale często się mówi o tym, że superbohaterowie, trzeba zabić im rodziców, żeby powstali. Batman, Superman i tak dalej. A tutaj mamy co innego. Tutaj mamy bohatera, który staje się coraz lepszy. Im lepszą ma relację ze swoimi rodzicami, im bardziej ich kocha, im bardziej oni go wspierają i tak dalej. I to jest przepiękne. Ale to jest też ten moment, który nam... Który nam bardzo się przydaje, bo on jest na początku, gdzie mam tą rozmowę z, z jego mamą, gdzie jego mama mówi mu: pamiętaj, nieważne gdzie jesteś, żeby nikt ci nie powiedział, że ty nie masz prawa tutaj być. I myślimy sobie, o, ona mówi tam o wyjeździe i tak dalej, ale te słowa pasują do New York 2099, do centrum spider versum i nagle myślimy sobie, kurna, przecież to dokładnie pasuje do tej sceny, w której Miguel mówi mu: nie masz prawa tutaj być. I gdyby nie ta relacja, gdyby nie ta miłość, która popycha i która motywuje Milesa, to nie mielibyśmy tej sceny, to nie mielibyśmy w ogóle drugiej części filmu, gdy Miles mówi: Nie, nie, nie. Ja nie mogę pozwolić, żeby mój ojciec umarł. Ja jestem w stanie zrobić jedno i drugie. Ja jestem w stanie obronić moją rodzinę i przeżyć, niejako. I nie obchodzą mnie, w cudzysłowie, kanoniczne wydarzenia. Do tego za chwilkę jeszcze przejdziemy. Ale to jest fajne, ponieważ wątpię, żeby ktokolwiek z, żeby ktokolwiek z um, Was odczuł, że Miles nie ma powodu, żeby tak się zachować. My w 100% kupujemy to, ponieważ Miles jest tak ta, ta miłość pomiędzy Milesem a jego rodziną jest tak zajebiście przedstawiona. W pierwszej części to, co w ogóle zresztą robił Brian Tarichen jest jest genialne. Jest totalnie genialne. Co sądzisz o braku cioci May? Marcin pyta, szczerze liczyłem, że będzie, w końcu była jedna osoba, która mogła pogadać, poradzić, tak dalej, tak dalej. Czyli szkoda, że jej nie było, szkoda, bo była zajebistą postacią, ale gdyby była, to właśnie zabrałaby Milesowi trzy czwarte tego, co się wydarzyło. Pamiętajcie, no Miles no, nie ma z kim pogadać, jest, jest osamotniony. Gdyby Ciocia May była, pełniłaby dokładnie tę samą rolę, którą pełniłaby Gwen, i tak dalej. Byłaby dla niego manager, zrobiłaby mu gadżety, miałaby dla niego więcej rzeczy, i tak dalej. Właściwie cała fabuła filmu byłaby do wyrzucenia. Musieliśmy się pozbyć Cioci May. Mimo tego, że była zajebista. Więc dla mnie ta, ta siła relacji rodzinnej jest tak piękna, i to ona popycha do wszystkiego. I to ona może będzie nam zmienić całkowicie nasz kanon. Możemy przejść do kanonu, właśnie, czyli ten kanon, gdzie Miles, wzięty już do przypadkiem, właściwie śpiegujący i trafiący do Nowego Jorku i dowiadujący się od Miguela, słuchaj, chłopie, to nie ciebie miał ukąsić ten pająk. On miał ukąsić w. W uniwersum 42, dlatego pająk jakby jak byk, ma napisane 42 na sobie miał ukąsić inną wersję ciebie, a w twoim uniwersum z tego wynikałoby, że miał nie, nie zginąć Spider-Man. Dla każdego z was pewnie jest takie wrócenie, czy aby na pewno Miles tak bardzo wpłynął na śmierć Petera Parkera, ja aż taki pewny temu, tego nie jestem, ale ale gdy tam, gdy tam trafia, no to dostajemy taką wykładnię, co to są wydarzenia kanoniczne, że jest sobie multiversum. Jasna sprawa, wszyscy już wiemy, nawet podobnie wygląda jak wyglądało właśnie w Loki'm albo w Multiverse of Madness, ale multiversum z multiversum jest cała sieć połączeń, która tworzy Spider-Verse. I tam ona jest taką duszą pająków właściwie, i tam są pewne wydarzenia, które każdy pająk z każdego uniwersum musi przeżyć. I widzimy przeróżne z nich. Jedną z nich jest oczywiście śmierć wujka Bena. Mamy śmierć wujka Bena, mamy śmierć wujka Arona i widzimy, Miles to widzi, mamy śmierć kapitana Stacy, o czym oczywiście będziemy do tego wracać, bo to będzie śmierć Jeffersona, e, prawda? Więc tutaj, Jezus Maria. Mamy e, chociażby ślub z Mary Jane jest pokazany w pewnym momencie, nawet jak dobrze pamiętam była wersja, e, a to okładki była cudowna z Marvel Zombies, gdzie przerabiali, przerabiali tę scenę, e, więc mamy tę scenę oczywiście, ukąszenie pająka i tam jest mnóstwo steregów. nieistotne są Misteregi, ale dostajemy pewną taką gamę i dowiadujemy się, że Miguela zadaniem właściwie, że on powstał i Zaczął zarządzać tym wszystkim, ponieważ to, co się wydarzyło przez Kingpina i przez ugryzienie pająka Milesa, on zepsuł wszystko niejako. Że pojawienie się Milesa doprowadziło do tego, że giną uniwersa. Takie jest najbardziej mocne stwierdzenie. Wyobraźcie sobie, jesteście młodym dzieciakiem, jesteście młodym, ledwo skumajcie się, że jesteście Spider-Manem i dostajecie nagle w mordę. Przez ciebie giną całe uniwersa, całe światy. Tak, kurwa, mać, no nie? Co więcej, dowiadujecie się, że, że, że Miguel musi teraz latać i, i łatać te dziury, ponieważ przez ten wielki zderzacz hadronów, który zrobił Kingpin, to tak dużo ich zostało, że, że cały czas dochodzi do tak zwanych niekanonicznych wydarzeń albo do zmieniania kanonu. I musimy próbować bronić kanonu za wszelką, za wszelką cenę. Ale co to znaczy bronić kanonu? Miguel musi wiedzieć o tych pewnych połączeniach, czyli jeżeli jest kapitan Sink, na przykład, zagraża życie. Wyobraźcie sobie, jeżeli zagraża życie kapitana Sink, to znaczy, że o, może umrze. Trzymajmy kciuki. Im bardziej zaczynamy się zastanawiać nad tym, tym bardziej to się daje takie trochę socjopatyczne, no nie? Ja wymagam od Was, moi kochani pracownicy, moi kochani spidermanowie z tego super spider świata, musicie pilnować, żeby pewne osoby umarły jak to sobie wypowiecie, nagle się rozwija, kurna, to jest naprawdę absurdalne, a my to kupujemy, prawda? My to kupujemy, ponieważ w jakiś sposób udaje się Miguelowi to sprzedać, szczególnie tą jego małą opowieścią, gdzie on pokazuje tą rodzinną historię, w jego świecie tego nie było, więc on się przeniósł do świata, gdzie, jego, gdzie, gdzie mógł być ojcem. I był tam, zastąpił innego Miguela i nagle cały świat dupy, o mój kot się obudził, o kandupy, rozbić, o plak. I cały świat zniknął niejako, cały czas został zniszczony. Chociaż pytanie, czy zniszczony, czy po prostu zniknął, jakby nigdy nie istniał. I to jest dla niego ta motywacja. I tutaj idealnie wracam do tego, co powiedział właśnie jeden z was komentujących, chyba Bartek mówił o tym, że to jest ta różnica pomiędzy Miguel jest troszeczkę w pewnym sensie, wprowadził anomalię, poszedł do innego świata i zrobił coś, co byłoby antykanoniczne. I cały świat się rozpadł. A w tym, w tym samym momencie patrzymy na Malca, przecież on jest całą anomalią, a mimo wszystko jest, zaczął się jako anomalia, a nagle robi wydarzenia kanoniczne, czyli chociażby właśnie Aaron, wujek Aaron umiera, czyli właśnie zaraz ma umrzeć Jefferson, który został kapitanem policji, i nic się z tym światem nie dzieje. Co więcej, jak będziemy widzieć na końcu, ze światem 42. Też się nic nie dzieje, też istnieje, mimo tego, że zabrano tam mnóstwo wydarzeń kanonicznych. I to nagle powinno nam dać do myślenia: okej, okay, to nie jest aż takie proste, to nie jest aż takie zero jedynkowe, że świat znika, świat istnieje. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to nie jest takie zero, e, zero jedynkowe. Oj, oj, oj. Dobra. Więc tutaj dla mnie to jest to jest znak, jak będzie wyglądać trzecia część. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co tam ciekawe, piękny kotek. Kotek, słyszałeś coś piękny, kotek. Kotek! Kotek nic nie słyszy. Jak już jesteśmy przy tym uniwersum 42, a przy Milesie, przy tych kanonicznych um, uniwersach, to to jest istotne, żeby zobaczyć sobie, jak to się ładnie kończy. Bo oczywiście wiemy, że Miles dowiaduje się o tym, że musi teoretycznie dopuścić do śmierci swojego ojca własnego, bo zostanie kapitanem, i to jest kanoniczny element jego wydarzenia. No i oczywiście, oszukuje wszystkich Spider-Manów na świecie, przenosi się, widzimy, przenosi się do uniwersum 42, które swoją drogą ma inne kolorki. Ja chciałbym je wam pokazać. Dziadu, wybacz. A, może wam je pokażę gdzie indziej. Bo ja mam oczywiście swoją drogę, jakby ktoś, ktoś chciał zapytać, czy lubisz Spidermana Milesa. Trochę lubię, trochę lubię Milesa Spidermana, bo, pojaw, bo pojawia się w uniwersum, gdzie jest więcej zielonego koloru. I ten zielony kolor, kurczę, ten zielony kolor tu jest. Mm, że chyba nie znajdę go specjalnie. Za to znajdę Spider gwen dla tych, którzy martwią się sipowania ze spider gwen z, z Milesem, w komiksach są razem, całują się spokojnie. Nie wiem, czy to jest super ważne dla Was, ale, ale jest. W każdym razie trafia do tego uniwersum 42. I tam, po pierwsze, w domu jego mama nie wie, kto to jest Spider-Man, wujek Aaron nie żyje. Nie, mamy wydarzenie kanoniczne. Nie żyje kapitan Jefferson, prawda? Czyli myśli, o kurczę, dobra, czyli to wszystko się wydarzyło zgodnie z tym. Ale w tym uniwersum nie ma Spidermana. Czyli w tym uniwersum prawdopodobnie zginął Peter Parker, albo nawet nie istniał, bo skoro jego mama nie wie, co to jest Twip-Twip, to prawdopodobnie nawet nie istniał Spiderman. I wersja Milesa, która nie została ukąszona przez pająka, została Prowlerem. I to jest ten nasz wielki reveal. Dlaczego? Mówiłem wcześniej, ten element rodziny, tego, co najbardziej motywuje Milesa, co staje się jego największą, e, naj, naj, największą prowadnicą, jego, co go popycha do każdych rzeczy. Mówiłem, to jest rodzina. I mieliśmy sytuację. On dzięki miłości swojego ojca i mamy staje się tak, jak jest. Nawet e, wujka Arona. A co się dzieje tutaj? Zabieramy mu ojca i główny wpływ jest od wujka Arona. I to wujek Arona sprawia, że nasz Miles, który miałby zostać spiderder-Manem, Staje się Prawlerem. Staje się gorszy od, od wujka Arona w pewnym momencie, no bo skoro on staje się Prawlerem, a wujek Aron nie jest nim, no to znaczy, jest tylko asystentem Prawlera najwyraźniej. I tutaj jest piękna rzecz, bo po pierwsze, skoro w tym uniwersum miał zostać Spider-Man, a go nie ma, to dlaczego nie, nie doszło do, z, do zniszczenia tego uniwersum? Skoro mamy wydarzenia kanoniczne, śmierć Ojca Milesa, to dlaczego one nie determinują pozytywnie rozwoju tego bohatera, ten Miles, się nazywa Miles, nie wiem, nazwijmy go Miles B, Miles G może się nazywać. Więc nagle widzimy, że gadanie Miguela wcale nie jest takie oczywiste, to wcale nie jest tak, że na pewno będzie dobre, że jeżeli zginą wszyscy wokół niego, to stanie się zajebisty. No wcale nie. Co więcej, no tutaj Miles, Miles nagle widzi, Świat, w którym nie ma Spiderman'a, w Nowym Jorku rządzi Syndykat Szóstki, czyli, czyli złowroga szósta, Sinister Six, która po prostu już pewnie kontroluje całe miasto. Jak mamy ujęcie, gdzie on widzi, to się pali coś. Tutaj mamy to Nowy Jork wygląda gorzej niż w filmach postapokaliptycznych z lat 70. i 80. I to jest przepiękne dla mnie, to jest przepiękne pokazanie, ponieważ dokładnie te dwa światy, świat 42 i świat 1610, jak dobrze mówię, to są światy, które zaprzeczają idei kanonu i temu całego Spider-Versum, albo pokazują, że możemy wykroczyć daleko poza to Spider-Versum i wciąż, dać, wciąż mieć, mieć Spider-Mana, który jest dobry, który działa wedle swoich zasad. Czy Miguel to Morbius? Nie. A dlaczego jest wampirem? Otóż w wersji komiksowej Miguel, czyli Spider-Man 2099, to jest Ziomek, którego Inny facet z firmy sprawił, że staje się uzależniony. Nie pamiętam od czego, wybaczcie. Staje się mega uzależniony. Więc on, próbując przestać być uzależnionym, zaczyna robić na sobie eksperymenty. Robiąc sobie na sobie te eksperymenty, staje się właśnie Spider-Manem. Staje się osobą, która jest w stanie sama organiczną sieć budować i staje się właśnie, no nie nazwę tego, ale około wampirycznym. Ta, ta, pa, pazurym i tak dalej. Więc to, to jest ta jego wampiryczność w cudzysłowie w komiksach, która tutaj jest wyraźnie. Nawiązana. Tak jak Toby Maguire i wersja Spidermana, Sama Raimi'ego, to była ta, która strzelała sobie z rączki, tak właśnie w komiksach, to była pierwsza była wersja komiksowa, która nie musiała robić, tylko miała w sobie w sobie własną organiczną sieć. Wimer pyta, czy aktorski Prowler, czyli Donald Glover, jest z MCU? go przecież ten sam aktor, nawet fabularnie wszystko się zgadza. Tak, to jest ta wersja z MCU ale to jest wersja z MCU, do której prawa ma Sony, więc teoretycznie rzecz biorąc, spokojnie mógłby zagrać w wersji, jeżeli byłaby historia z Milesem Moralesem aktorska, mógłby zagrać jego wujka, który byłby Prowlerem. Czy zagra? Moim zdaniem nie, z tego względu, z tego względu że ja nie wiem, jak oni bardzo pró będą próbowali połączyć tę historię. Zauważcie, że świat to Spider-Verse Sony aktorskie, nie działa właściwie, bo mamy teraz Craven the Hunter jest odłączony od Spidermana, właściwie. Venom jest odłączony od Spidermana, Morbius jest odłączony od Spidermana. Więc zrobienie teraz historii o Milesie, to albo robimy całkiem rzeczy oderwane od Spidermana, ale wyobraźcie sobie, jak robimy wersję Milesa Moralesa oderwaną od Spidermana. No nie. A w tym momencie umowa, w pewnym sensie pomiędzy Sonem a Marvelem, nakazuje, kolejne trzy części są połączone. Czy Marvel pozwoli na zrobienie filmu, który weźmie Toma Hollanda i połączył go jakoś z Milesem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to, że Amy Pascal ogłosiła, że jest budowany ten film, to jest troszeczkę takie sprawdzanie, wyczuwanie gruntu, a tak naprawdę dopiero trzeba negocjować, bo jeżeli oni oderwą Milesa Moralesa od Petera Parkera, to moja, to jest moja mina. To jest, jak? Jak? Jak wy to zrobicie? Czy Spider-Versum, a właściwie um, Across the Spider-Verse, jest zbyt trudnym filmem? Spotkałem się, rozmawiałem ze znajomymi, i trzy spider verseu jak oceniają, którzy nie są komiksowi, którzy nie są Marvelowi, którzy nie oglądają MCU. I dostałem kilka ciekawych feedbacków. Jedna osoba mi powiedziała, Borys Borys Nispielak, którego zresztą Rocky Borys bardzo pozdrawiamy, um, że dla niego to jest 6 na 10, bo tam jest za dużo ekspozycji, za dużo obkadywania o świecie. I to jest bardzo ciekawa uwaga dla mnie, bo ona mi tak kurczę, może faktycznie dla nas, takich nerdohedów, którzy siedzą, ła spider Cat i tak dalej, Oczywiste wszystko jest. I im bardziej zagłębiam się, im więcej wkręcam się w te małe świadki, tym bardziej jestem zajerany tą historią, która jest opowiedziana. Ale możliwe, że dla osób z zewnątrz to jest panie, kurczę, daj pan spokój. I to jest dla mnie fascynujące, naprawdę, bo ja w tym momencie tego nie oceniam. Dla mnie to jest wciąż genialny film, ale taka perspektywa osoby, która mówi, kurna, ja się zgubiłem w tym wszystkim, bo tam naprawdę jest. To nie jest łatwy do podążania film o multiversum. Jest trudniejszy do podążania niż Multiverse of Madness. I moim zdaniem może być momentami trudniejszy nawet niż Wszystko Wszędzie naraz. To jest rzecz do zastanowienia się, ale nie mówiłem jeszcze o spocie. Nie, nie wiem jakim cudem, ale nie mówiłem o spocie. Zatem do spota. Do spota, który. Jedna z rzeczy, która zawsze jest, kiedy robimy sequel filmu, zawsze myślimy tak. Mamy naszego złoczyńcę, mamy rozpisane jego cechy. I próbujemy, żeby w drugiej części nie kopiować tych cech, żeby nie powtarzały się one, bo wtedy, moim zdaniem, możemy dostać mierny film. Chociaż nie zawsze to jest prawda. Pierwszy i drugi Spider-Man, zarówno Norman Osborn, jak i Doc Ock, to są ojcowie ojcowie Petera Parkera. To są osoby, które Peter Parker podziwia, które nagle stają się e, złoczyńcami, więc są bardzo podobne. Ale w Into the Spider-Verse, zdecydowanie odkładamy Kingpina i staramy się być jak najbardziej w drugą stronę. Zauważcie, Kingpin, po angielsku tak intimidating, jest taki jest intimidating, on po prostu wchodzi, cały ekran jest jego, spot. Jest taki zgarbiony, nie wiadomo co. Taki, mi, mi, mi. Wszyscy się z niego śmieją, mówią, że jest krową albo dalmatyńczykiem, jest dokładną odwrotnością Kingpina i zaczyna zresztą z, z takiego dołu, z, jest śmieszkiem, wypada chlebek z niego przez chwilę, nie, każdy z nas, oglądając ten film, patrzy na te pierwsze sceny, myśli, e, to jest taki złoczyńca na początek, ale on nie będzie złoczyńcą w tym filmie. Wiecie, że to jest taki armadylo, który się pojawia na chwilę. To jest Frogman. I mało kto jest w stanie uwierzyć, że, tak, że on zaczyna sobie jako taki przydupas, jako taka, taki, taki loser, jako taka przegryw totalny, a nagle na końcu filmu, gdy on się pojawia przed domem rodzinnym Milesa, to my jesteśmy tak, o, mać. Nagle ta postać, przez tę całą swoją drogę, od osoby, która motywacja, której motywacja, żeby zostać złoczyńcą, to dostałem w głowę bajglem od Milesa, więc zostałem gdzieś tam i nagle zostałem zmieniony przez ten zderzać. To jest jego główna motywacja. Tak nagle odkrywa, o kurwa, jestem, mogę być wszędzie, mogę być w każdym świecie. I nagle taka najbardziej prosta, nazwałeś mnie krową, nazwałeś mnie luzerem. To staje się moją malutką motywacją, która im więcej on zbiera siły, tym bardziej ta motywacja staje się absurdalna, bo on się za nim zemści, mimo tego, że dostał dar w pewnym sensie od Maysa. Ale na końcu ta jego bardzo podstawowa motywacja staje się przerażająca. Bo zdajesz sobie sprawę, że masz faceta, który ma nieograniczoną moc, a jednocześnie jest troszeczkę kretynem. W sensie motywuje się, no kuwa, rzuciłeś wę do tego Baigla wraca ze trzy razy, do tego, że nazwany został przegrywem. I to jest. Przerażający, no bo, 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 bo jak z takim złoczyńcą pogadasz? No nie wyjaśnisz mu tego, bo dla niego bajgel w głowie siedzi. I jego bycie złoczyńcą nie jest takie, wiesz, z Kingpinem negocjujesz. Z Kingpinem da się dogadać. Z Kingpinem są pewne zasady. A co, jakie są zasady walki, negocjacji, rozmowy ze spotem? Nie ma, żadnych, ja nie wiem, na końcu filmu. Nikt z nas nie wie, kuwa, jak my pokonamy Spota. Nie dość, że nie wiemy, co zrobić z Majsem, nie dość, że nie wiemy, co zrobić z nowym uniwersum, ale nikt nie wie, jak pokonać Spota, który w tym momencie ma możliwość przechodzenia pomiędzy każdym możliwym uniwersum. Ja mam tu jedną, jedną propozycję i moim zdaniem, jeżeli chcemy polecieć bardzo dziwacznie, to możecie polecieć w ten sposób, że zakończenie Spider-Verse, dlatego jest tytuł Beyond the Spider-Verse, jest takie, że na końcu Spot niszczy ogromną większość Spider-Uniwersów. I one są po prostu niszczone i ta trzecia część jest bardziej depresyjnym i dostaje, udaje się uratować kilka, kilkanaście tylko, zanim udało się powstrzymać Spota. Ale to jest taka moja mała teoria, która mogłaby pozwolić temu światu przenieść się na przykład do świata aktorskiego albo gdziekolwiek. Zobaczymy, co będą chcieli zrobić twórcy, ale zważywszy na to, jak mroczny jest już część teraz akrozy the Spider-Verse, Beyond, gdzie Spot jest niszczycielem światów, troszeczkę jak w kryzys na nieskończonych ziemiach, to jest moim zdaniem całkiem ciekawa droga. Wyobraźcie sobie taką rozmowę, jak mamy bar złoczyńców, wiecie, tutaj Voldemort, Uu, djub, 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 tutaj Joker, Uu, i gadają sobie, jak zacząłeś, Uu, a tam siedzi spot i tak, ale powiedz mi, co sprawiło, że zostałeś złoczyńcą, a ten tak... Kuk, kuk. Dostałem w mordę i wiedziałem wtedy, że muszę zniszczyć świat. No kurna, i wszyscy wszyscy złoczyńcy. A, sorry, sorry, i wychodzą, wszyscy wychodzą, nie ma dyskusji w ogóle. Jest w tym filmie jedna rzecz, która jest bardzo sprytna i przewrotna. To jest to wykorzystanie postaci, które są żartami. Mamy takie postaci teoretycznie ze trzy, które wchodzą jako żarty. Mamy naszego pata z Mumbatanu. Który jest, który jest hinduskim Spider-Manem, jest młodym Spider-Manem, jeszcze nic mu się nie wydarzyło, wszystko jest idealnie proste i tak dalej, którego jest jest takim Comic Reliefem, i teoretycznie jesteśmy bardzo blisko tego, że, że umrze Kapitan Sikh i, i jego wersja Gwen Stacy będzie panikować i w ogóle. I to jest dziomecze, który zaczyna jako troszeczkę właśnie. Comic I nagle przechodzi w bardziej poważną, istotną postać, którą widzimy, jak ona, jak ona fajnie pracuje z Milesem i która jest tak blisko, tak blisko tragicznego końca, można powiedzieć. I tam zaczyna się ta malutka dziura, ale zauważcie, ta dziura się pojawia i mała i tyle. I swoją drogą to może być dziura przez spota zrobiona. Drugą taką postacią oczywiście jest, jest chyba najlepsza postać w filmie. Czyli nasz, a, mam nadzieję, że nie upadnie. Hubi albo Ubi, albo um, czyli nasz Spider-Punk. Ja nie będę próbował mówić po brytyjsku, zajebiście grane przez Daniela Kalu, Kaluje. On zaczyna żartami. To żartami takimi, że myślimy sobie, kurwa, Mać, Jezus Maria, gdy co oznacza ta dziura? A on mówi, to jest reprezentacja kapitalizmu. No padliśmy wszyscy, jak ten tekst rzucił. I zaczyna myśleć sobie, no to jest po prostu, ma, żeby Miles był zazdrosny o niego i żeby wtedy, głęboko, no, tutaj zostawiłaś u mnie na noc, byłaś, bla, bla, bla. Ale on. Nie jest durny. Zauważcie, on na przykład chodzi po, yy, po bazie Miguela i mówi, "A, ciekawe, to jest chyba do niczego. I wy zaczyna wyrywać elementy yy, technologii troszeczkę. Myślimy sobie, no, żarcik, no nie? A tu się okazuje, że on to cały czas robił po to, żeby zbudować ten transporter, jeden specjalny, który zostawił u Gwen. I tak... Ziomecze, który wydaje się być taki, o, jestem, jestem jednocześnie, nie lubię łatek i sam nadaję sobie łatki, bo jestem niekonsekwentny. I ja wiem o tym, że jestem niekonsekwentny, bo nikt mi nie będzie mówił, kiedy mam być konsekwentny. Mówi się, kurwa, I ten ziomek nagle okazuje się jedną z najważniejszych postaci, bo on daje lekcję dla mańsa. On sobie gada tutaj wiesz, nie używaj paluszków, używaj całej dłoni, jak chcesz ładować energią. I ta lekcja ratuje mańsa. I pozwala mu uciec, a potem wrócić do swojego uniwersum. To jest ziomek, który daje rady każdej postaci, który ucieka znaczy wraca do siebie i nie bierze udziału w pościgu. I wydaje ci się, że, masz, że, że twórcy filmu rzucają postać, no bo zabawny, bo ładnie animowany, bo pomysłowy, a się okazuje, że jest w cholerę potrzebny. To jest dla mnie przepiękne, bo Hi. Ja bym Hubiego w trzecim filmie mega chciał. Nie wiem, czy będzie, ale jak będzie, to ja po prostu będę chciał, bo Jestem niesamowicie zaskoczony tym, jak bardzo on jest nieprzewidywalny, a jednocześnie jak bardzo staje się mentorem dla Milesa. Co jest w ogóle fascynujące, bo gdy tylko słyszymy, że, że Miguel mówi, musisz robić to, musisz robić tamto, Gwen mówi, musisz robić to, musisz robić tamto, to ten nieustannie mówi nie. I twoją drogą. Nie. Walcz z kapitalizmem, walcz z tym, walcz z systemem. I jest taką osobą, która daje najwięcej dobrych rad, Milesowi, a jednocześnie jest takim, jest troszeczkę starszym chłopakiem od niego, facetem, więc jest troszeczkę jego takim wsparciem. I znowu mówimy o tych fader figure, o tych potencjalnych ojcach Milesa, którzy gdzieś tam są dla niego wzorami. I migre, i, i, e, i Hobby staje się takim troszeczkę wzorem. To jest dla mnie niesamowite, że bierzemy postać, którą wiemy, że będziemy do śmieszkowania, a dajemy jej tak dużo głębi, że chcemy ją dłużej oglądać, że chcemy że chcemy, żeby ona wróciła i co więcej, jesteśmy zafascynowani nią i wcale nie czujemy, że to jest tylko komik relief. Uporządkujmy troszeczkę. <laughs> mówiliśmy o spocie, mówiliśmy o tym, jak on jest zajebistym złoczyńcą, <laughs> zajebistym, którego nikt się nie spodziewał. Ale co to oznacza dla, mm, dla przyszłego filmu nam? Co prawdopodobnie może być tutaj planowane? Dla mnie, dla mnie jest ciekawe jedno połączenie, ponieważ prawdopodobnie będziemy mieli atak czy też próbę ratunku, ratunku Milesa, ale najważniejsze co w tym wszystkim jest, to jest Miles kontra Miles. I próba zrozumienia przez, przez naszego Milesa A, a nie Milesa B, co to znaczy być Spider-Manem. Bo wydaje mi się, że zakończenie części drugiej to jest uświadomienie sobie, to jest to, gdy on przez ostatnie 40 minut jest ganiany i powtarza mu się nieustannie, nie masz tutaj, ty nie powinieneś być, nie powinieneś istnieć, jesteś anomalią, jesteś niepotrzebny, Masz w ogóle nie egzystować, by gdy został złapany przez swojego wujka i majsa z drugiej uniwersum, on zaczyna dopiero jakby dochodzić do niego, że on ma sens, że jego żywot ma sens, że on nadaje sobie i swojemu światu sens. Gdy obserwuje, co się stało w świecie, gdzie pająk nie ukończył Milesa, gdzie jego ojciec umarł, tak jak miał umrzeć, prawda? Wydarzenie kanoniczne, wow, hocho i widzi, jakie jak zło jest wszędzie, jaki mańs jest też zły, to nagle to jest coś, co niejako mu dosłownie przypomina o słowach jego mamy, o słowach jego ojca. Przypomina mu o tym, co jest esencją jego. I dla mnie, przynajmniej dla mnie, ostatnia scena w filmie, gdzie on jest przypięty do tego wielgachnego worku treningowego, oczywiście tak jak był Peter przypięty wcześniej w Into the Spider-Verse, i on już sobie jeden palec oswobodza i prawdopodobnie będzie zaraz kopą Milesa prądem. To, to jest moment, w którym Miles, tak jak na, na końcu części pierwszej, on zdaje sobie, on mówi: What's up danger? To jest ten moment. To jest ten moment, w którym on mówi: OK, potrafię być spider A teraz on mówi: OK, ja wiem, że ja tutaj należę. I to jest powrót. Do tego, co jego mama powiedziała mu na dachu, gdy powiedziała słuchaj, nieważne, nieważne, nie daj sobie nigdy, nieważne gdzie będziesz powiedzieć, że ty tutaj nie należysz. I to mi będzie pokazywać w ogóle całkiem. Taką najważniejszą jego drogę, to nie będzie droga do zrozumienia, kim on jest, bo on to zrozumiał. To będzie droga do tego, że nie muszą się wydarzyć specjalne wydarzenia kanoniczne. Więc będziemy mieli pytanie, czy umrze Gwen, jeżeli, zacznie się, jeżeli się Gwen pocałuje z Mańcem, czy powinna umrzeć? No bo za każdym razem, gdy Gwen jest z Spider-Manem, no to Gwen ginie, wszyscy wiemy. Czy to znaczy, że umrze jego ojciec? Czy może pójdziemy w stronę śmierci mamy, tak jak w komiksach? Czy to oznacza, że nasze uniwersum zginie? Są te wszystkie pytania, które będą, będą poruszane, ale najważniejsze w nich będzie tak naprawdę dla mnie to, na pewno nie polecimy w stronę Miguel jest zły, ultra zły, ultra zły. Więc pytanie, jak zrobienie w tym momencie właściwie z Miguela, który jest równie, równie dużym zagrożeniem jak jest spot, co zostanie tutaj, jak to zostanie postawione? Jak ta relacja pomiędzy nimi zostanie zaprezentowana? No bo właściwie ten nasz trzeci film powinien się zacząć od tego, że banda. Spider-Ludzi wpada po Milesa, gdzie Miles już zrobił porządek w uniwersum 42, i razem ruszają do uniwersum 1610, czyli do uniwersum Milesa, gdzie mamy Miguela, Spotta i, i rodzinę Milesa, która zaraz może zginąć. I Miles, który będzie musiał walczyć zarówno ze Spotem, jak i z Miguelem. A może Spot okaże się tym, który właśnie powie: o kurczę, to ja może jednak nie powinienem Mańca rodziny zabijać. Może nagle zobaczę, że to jest wina Miguela. Gdyby to jakoś obrócić, że to jest w ogóle wina Miguela, to będzie cudowny twist, ale wątpię, żeby ktokolwiek ze scenarzystów chciał zrobić coś tak ryzykownego i troszeczkę moim zdaniem niedobrze pod, e, podpisanego wyjaśnionego. Co sądzę o wątku Majsa i Gwen? Dziękuję, dziękuję Martyna za pytanie. Ja nie jestem fanem łączenia zawsze głównego bohatera z dziewczyną, musiał być parą. Nie jestem tego fanem. Ale przyznam się, że tak jak niespecjalnie chciałem, żeby byli parą, tak zaczynam czuć Między nimi chemię w tym filmie, która jest taka fajnie delikatna. Mamy, bo to tak naprawdę jest pierwsza miłość Milesa. Taka pierwsza, pierwsza miłość Milesa, która jest tak jasno zrozumiała, że to będzie miłość, która jest zbudowana na tym, że no, z kim on ma pogadać? No on nie ma z kim pogadać, więc to jest osoba, która, która go rozumie i jest między nimi jakaś taka dziwaczna, fajna chemia. Czy wyjdzie coś z tego w tym filmie? Ja kompletnie nie wiem, ale jest dla mnie bardzo naturalne w jakiś sposób, Miles jest zafascynowany, jest zauroczony Gwen. I wydaje mi się, że te wszystkie dostaliśmy, te, ten jego szkicownik, gdzie on rysuje Gwen i tak dalej, to nawet bardziej sugeruje, że oni nigdy nie będą parą. Oni się może pocałują, ale oni nie będą raczej parą, z tego względu, że, no się, czy chcielibyście być parą, gdzie, gdzie, gdzie ty jesteś zafascynowany tą dziewczyną starszą, czy tam troszeczkę starszą od siebie, rysujesz ją latami i tak dalej. To trochę jest creepy. Więc wydaje mi się, że to sipowanie jest celowo pokazane bardziej, że z jego strony to jest trochę zauroczenie, z jej strony ona sama nie wie, co to jest. I to jest fajne, że nie mamy takiego kocham cię, kocham cię i musimy lecieć tą historię, musi być miłość i tak dalej. Bardziej widzę, że w trzeciej części dostaniemy pocałunek, ale niekoniecznie będzie, będzie najważniejszą rzeczą w tym filmie. Wydaje mi się jednak, że przynajmniej jedną śmierć, jak mówiliśmy o tych śmierciach, dostaniemy. Jeżeli nie pójdziemy w tę stronę, którą ja bym bardzo chciał zobaczyć, ale bardzo się jej boję, czyli właśnie to jest kryzys na nieskończonych ziemiach, czyli mnóstwo multiwersów ginie, mnóstwo uniwersów ginie, zostaje tylko kilkanaście powiedzmy. Postaci, o której jeszcze nie mówiłem, jest oczywiście Peter B Parker, który tutaj wraca. Wraca z córką, która jest Mayday, która jest urodzona z mocami, to jest w ogóle mega ciężkie, ho. I on także, on był tą właśnie trzecią postacią, która jest comic reliefem, ale która ma jednak głębokie, głębokie znaczenie, bo po pierwsze, Wychodzi na to, że osoba, która była jak ojciec dla Milesa w całym poprzednim filmie, teraz była tym, który z nią rozmawiał i tak dalej, który próbował go przekonać do wszystkiego, to jest osoba, która wiedziała i negocjowała z Miguelem, jak zadbać niejako o to, żeby, żeby Miles przeżył śmierć swojego ojca. Bo mamy tam scenę, która jest, gdzie, 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 gdzie Peter B. Parker zdradza. To nie tak się umawialiśmy, prawda? Czyli Miguel już wcześniej chciał interweniować, a Peter B. walczył teoretycznie o Milesa, ale jednocześnie dla Milesa, to było jakby go zdradził. Więc zauważcie, mamy tutaj po raz kolejny ten element father figure, tych rodziców i relacji ojciec-syn, ojciec-córka i tak dalej, gdzie mamy z punktu widzenia Milesa. Osoba, która, go, ugh, która, która była dla niego tak ważna, która mówi, że dzięki niemu, dzięki niemu chciała mieć dzieci, zdradza go, przynajmniej z perspektywy Milesa. I to troszeczkę jest tak, że przez cały film Miles jest ograbiany ze wszystkiego. Okazuje się, że Gwen go oszukiwała. Okazuje się, że uniwersum, świat go oszukiwał, bo jest anomalią. Okazuje się, że Peter B. Parker go oszukiwał. Z perspektywy Milesa. I on na samym końcu, on jest ograbiony z tego wszystkiego i zostaje mu tylko miłość ojca i mamy. To mnie niesamowicie, niesamowicie kopie. No i oczywiście kopie mnie też to, że na końcu Peter B. Parker, po tym jak rozmawia ze swoją Mary Jane i, i mówi, ja nie wiem, czy sobie poradzę z byciem ojcem, no, wyrusza, wyrusza ratować, wyrusza ratować Malsa, niejako zdając sobie sprawę, no dobra, poszliśmy za daleko i będzie na końcu ratował, będzie walczył o walczył niego. Super, wrócił. Super, że wrócił. Fajnie jest obserwować jego, jego rozwój, fajnie jest obserwować to, jak on jak on próbuje być ojcem i jak ma przepiękną, słodką scenę, gdzie mówi do Mary Jane. Mary Jane go pyta, czy wziąłeś, wziąłeś córkę na akcję? No, powiedziała, żebym nie brał, więc nie wziąłem. Zajewista zajebista scena. Ale to mi jeszcze przypomina o zakończeniu niejako Gwen. Gdy Gwen wraca do ojca, bo zobaczcie, ona. Jej film, z jej perspektywy, film się zaczyna od tego, że zostaje właściwie postawiona pod ścianą przez ojca, który chce ją aresztować, bo nie wierzy, że ona nie zabiła swojego najlepszego przyjaciela, więc ona traci rodzica i przez to, że traci rodzica, to jest super, emocjonalnie, ale także psychologicznie, ale także tematycznie w tym filmie. Zauważcie, tak samo będzie z ła że Gwen traci rodzica, przyjmuje sobie takiego sztucznego rodzica, którym jest Miguel i i Spider-Woman, to są jej przyszywani rodzice, którzy popychają ją w cudzysłowie do złych rzeczy, i dopiero na końcu, gdy ona odbudowuje relację z ojcem, ona wraca. Ojciec, który kurna, wiecie, schód, nie wiedział, co z sobą zrobić, i tak dalej, Słonują, którego cudowna rzecz, nie mamy tej sceny pokazanej, ale którego nagle odwiedził, Spider Punk. Wyobraźcie sobie, żyjcie sobie w tym świetnym, pięknym, pastelowym uniwersum. Nagle wpierdziela ci się hobby, który zaczyna grać na gitarze, mówi do ciebie brytyjskim slangiem i mówi: Ej, masz tutaj super cyfrowy łubo-dubo, madafaka. Gdybym ja był takim ojcem, takim panem Stacy, to ja bym za 40 zawałów przeżył. Po prostu tak. A mi to zostawił, i zobaczcie, jak to jest cudowne, że, że Gwen niejako odchodzi od swojej drogi. Słuchając się Miguela i słuchając się Spider-Woman, ale dopiero odbudowując relację z ojcem, przytulając go, gdzie mam to piękne przytulenie, gdzie ta energia, te kolorki się zmieniają wokół niego, gdzie ojciec mówi: Kurczę, wiesz co? Jestem kapitan, rzuciłem policję. Co więcej, co teoretycznie może sugerować: Haha, nie muszę teraz zginąć, bo zginąć ma kapitan Stacy, a nie pan Stacy. Więc jak, jak rzuciłem policję i zostanę prywatnym detektywem, to wcale nie muszę ginąć. Może to jest jakieś obejście kanonu, jeżeli kanon działa. Ale w momencie, w którym ona dostaje wsparcie od ojca, to ona w tym momencie wie, co jest dobre, co jest złe. Ona wie, co ma robić. To jest przepiękne, bo jej droga jest tak samo podobna do Milesa. Ona na końcu wie, co ma zrobić, po tym jak, jak przytuliła się, jak, jak połączyła się z rodzicami, a Miles, po tym, gdy właściwie uświadomił sobie, że te wszystkie osoby nie są dla niego, i, ale one nie będą mu mówić, że on tu nie należy. Jedna i, i druga osoba wie, co ma robić. Dlatego zakończenie jest takie fajne. Miles, który wie, kim jest. Nie będzie mi kuwa jakiś inny Miles mówił, że ja tutaj nie należę. I Gwen, która dzięki wsparciu ojca bierze ekipę i robi siedmiu wspaniałych, którzy lecą ratować całe uniwersum. Kurczę, to jest niesamowite dla mnie, że ten film Super bohaterski o ziomeczku, który się strzela, bierze temat rodziny, miłości, wsparcia i budowania siebie na miłości i robi z niej tak piękną uniwersalną historię. Uniwersalną. Mm. Czy Spider-Verse będzie najlepszą trilogią w historii? To jest to, panie. To teraz na przykład się odzywają puryści z taką fryzurą jak ja i mówią: Ojciec chrzestny, no nie, no bo wiadomo. Potem ja się odzywam z taką fryzurą jak ja i mówię: No planeta małp. Potem odzywają się tacy, którzy mają wielką brodę i mówią: Lord of the Rings. Potem odzywają się tacy, którzy mają taki brzuszek jak ja i mówią: Kung Fu Panda. E Potem odzywają się tacy, którzy są starzy, ale są młodzi, ale są starzy, ale to młodzi. I jak są młodzi, to muszą blokować swoją mamę, żeby się z nią nie całować. Mówią: Powrót do przyszłości. E więc tych trylogii troszeczkę jest. E nie chcę nie chcę mówić. Chciałbym, C Serduchem bym chciał. Dla mnie najlepszą praktycznie jest. Ja mam tam wielki, wielki posąg Cezara, taki 40-centymetrowy, więc na koniu. Więc dla mnie mm, ja uwielbiam planetę małpnową. Uwielbiam, pff, uwielbiam przeraźliwie. A, ale to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Chciałbym. Jest blisko. Jest blisko, żeby była to najlepsza trojga w historii. Uff. Wiem, że nie poruszyłem. Tysiąca tematów. Wiem, że skakałem pomiędzy tematami, wybaczcie, ale ten film jest tak upstrzony wszystkim, co się tylko da. Że ja prawdopodobnie mógłbym kilka godzin opowiadać i co chwilę przypominałbym sobie o czymś nowym, o isteregach, o których tu w ogóle nie mówiłem właściwie, o jakichś po połączeniach, o kolorkach, o muzyce, o rysowaniu, o tym, że na przykład nasz Wolczer, który jest z re renesansowej epoki, gada po włosku, ma włoskie zapiski, które mają przypominać to, jak to wygląda we, u Leonardo da Vinci, i co nawet każdy z jego mechanizmów, gdy Wystrzeliwuje coś, to robi tak, jak właśnie Leonardo da Vinci pokazywał, jakby działało jego narzędzie. Więc to jest przepiękne i to jest film, o którym mógłbym mówić w nieskończoność. Ale wcześniej czy później musimy się pożegnać, musimy skończyć. Zatem teraz ja Was bardzo ładnie wam bardzo dziękuję za przeglądanie tego mega długiego, mega chaotycznego materiału. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, zapraszam do komentowania i my zobaczymy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie, kochani, klink. Odpoczywajcie, trzymajcie się, dobranoc, bawcie się dobrze i do następnego.